Barbara Labuda, Władysław Frasyniuk, Józef Pinior, Lech Wałęsa i wiele innych. To legendy Solidarności. Oni także są bohaterami wystawy Wolność jest w nas, którą oglądać można na wrocławskim rynku. Zorganizował ją Komitet Obrony Demokracji z Dolnego Śląska z okazji 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Wystawa ma pokazać walkę tych ludzi o to, w czym dzisiaj żyjemy, czyli o wolnej Polsce. Co prawda jest dzisiaj troszeczkę zawłaszczona przez jedną partię i przez jeden kierunek myślowy. Natomiast ci ludzie często poświęcili całe życie tej walce i uważamy, że należy im się jakiś kawałek historii w naszym kraju. Prezentowane na wystawie zdjęcia podróżują po całej Polsce. Ostatnio były w Zielonej Górze. Wróciły do Wrocławia po rocznej przerwie. Zdjęcia zostały wtedy częściowo zniszczone, jednak organizatorzy wystawy nie zdecydowali się na ich odnowienie. My mogliśmy ją od nowa, tak, wydrukować, oprawić, bo przecież tak naprawdę najważniejsi są i bohaterowie, i bohaterki. Ale my chcieliśmy to zostawić po to, żeby postawić głośny wykrzyknik, że ktoś na wystawę reaguje w taki sposób. Tego wcześniej niespecjalnie było, tak? Niespecjalnie zdarzały się tego typu akcje. Natomiast rok temu, kiedy ona stanęła pierwszy raz na wrocławskim rynku, ktoś parę dni później przyszedł i po prostu poniszczył. Niektórych planszy w ogóle już nie postawiliśmy, bo nie nadawały się do tego. Z okazji obchodów podpisania porozumień sierpniowych, KOD Dolnośląski ustanowił także nagrody imienia Krzysztofa Raczkowiaka, fotografa, który uwiecznił na swoich zdjęciach zbrodnię lubińską. Nagroda ma być przyznawana autorom najlepszych zdjęć z wydarzeń obywatelskich współorganizowanych przez KOD. To jest taki pierwszy nasz ruch w celu też promowania wartości, jednocześnie przypominania wybitnego człowieka, jakim był Krzysiek, ważnego, a skromnego człowieka, jednocześnie nagradzania tych, którzy dokumentują naszą walkę o demokrację w Polsce. Wystawa zakończy się 9 września. Wtedy także na Placu Solnym zostanie odsłonięty kolejny krasnal, a właściwie krasnalka. Krasnalka Demokracja, która w rękach będzie trzymać konstytucję. Ma to być pierwsza interaktywna figurka wrocławskiego krasnala. Dla Echo 24 Rafał Stefaniak.